Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, wybaczcie, parę kwestii technicznych. Proszę Państwa, dzisiaj była przysłuchiwana przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa pani Ewa Wrzosek. Jej zeznania dotyczące nielegalnego inwigilowania jej i przy okazji jej rodziny, jej przyjaciół są porażające. Znamy tylko kilka osób z listy 578, które były inwigilowane za pomocą oprogramowania Pegasus. Agenci CBA, którzy do dzisiaj pracują w CBA, szefowie tejże służby, którzy również do dzisiaj, szefowie delegatur i główni szefowie z szefową na czele, to są wszystko ludzie, którzy w tamtym czasie wiernie służyli PiS-owi. Pan Siemoniak twierdzi, że nie można zlikwidować CBA bez zgody Andrzeja Dudy. Jak już Państwo wiecie, można zlikwidować tych funkcjonariuszy, oczywiście to jest metafora, po prostu zwolnić ich z pracy, postawić do dyspozycji kadrowej, o czym też wspominał pan pułkownik Piotr Broński. Tu się akurat z nim zgadzam. Ale zeznania Ewy Wrzosek jako jednej z ofiar pokazują, do jakiego stopnia byli gotowi posunąć się Wąsik z Kamińskim oraz Ziobro i jego prokuratorzy. Kompletnie nie zważając na prywatność, łamiąc wszelkie normy prawne i społeczne, niszczono życie tej kobiecie. Ewa Wrzosek ma 54 lata, sama się do tego przyznaje, jest moją rówieśniczką. Więc jakby też trochę patrzę to z perspektywy jakby doświadczenia życiowego wieku i muszę Państwu powiedzieć, że kobieta, która wychowała i wychowuje samodzielnie córkę, atakowana z każdej strony, przetrwała to, nie poddała się, chciano ją usunąć z prokuratury, chciano ją zmusić, żeby zrezygnowała, nie zrezygnowała. To już świadczy o jej niezłomności. I czy Państwo sobie tak do końca zdajecie sprawę, gdy siedzicie przy stole z rodziną albo z kimś bliskim, bądź jesteście w sytuacjach bardzo intymnych, osobistych, również z kimś bliskim i teraz nagle Wąsik z Kamińskim zaglądają Wam do alkowy, zaglądają Wam do łazienki. Potem te informacje mogą być użyte w szantażach. Ewa Wrzosek się nie dała złamać żadnymi szantażami. Z jej telefonu też wykradziono jej prywatne rozmowy z osobą bliską jej sercu, którymi następnie próbowano szantażować, publikując je w mediach rządowych, zwanych dla żartu publicznymi. To wszystko, proszę Państwa, miało miejsce, można powiedzieć, jeszcze wczoraj. Dzisiaj ci sami ludzie, którzy się tego dopuszczali i dalej się dopuszczają, bo dalej nielegalnie inwigilują, nie wiem, czy Państwo sobie z tego zdajecie sprawę, oni dalej biorą państwowe pieniądze. Temu wszystkiemu przygląda się minister Siemoniak, który nadzoruje m.in. CBA, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo jest nie tylko szefem MSWiA, ale i koordynatorem służb specjalnych. Nie wiem, jak na to się zapatruje Donald Tusk, którego rodzina była również celem tych ataków. Syn Donalda Tuska, córka, byli brutalnie atakowani przez tych samych ludzi, a również z użyciem Pegasusa, bo znacie Państwo tylko kilka nazwisk. Ewa Wrzosek, Roman Giertych, Tomasz Schweigert, jeszcze parę innych osób, Brejzowie. 578. To są tylko te nazwiska, co do których uzyskano sądową zgodę na założenie tak zwanej techniki operacyjnej. Nie wiadomo o tych, którzy byli atakowani Pegasusem poza protokołem. Bo to, że siedziało paru kolesi, paru dewiantów w jednym pokoju i sobie podglądali ludzi, polityków, aktywistów, dziennikarzy, dziennikarki z Wąsikiem na czele,
było poza czyjąkolwiek kontrolą. Nawet Ziobro o tym nie wiedział. Kogo Wąsik sobie podgląda? Siedząc przy biureczku, a był znany z tego, że potrafił tymi godzinami siedzieć i podglądać i podsłuchiwać ludzi. To się chyba nazywa wojeryzm, o ile sobie przypominam. Takie ciągoty. Proszę Państwa, zaszczuto kobietę. Ona się nie poddała. Dzisiaj składała swoje zeznania przed komisją śledczą. Słuchałem jej wstępu, pytań członków komisji. A propos to, Ernest Bejda, były szef bezpieki PiS-u, się nie pojawił. Właśnie ten człowiek, który brał udział w podglądaniu Ewy Wrzosek. Chciano ją koniecznie za wszelką cenę zniszczyć. Dzisiaj ci ludzie dalej tam są. Drodzy Państwo, tu nie ma wyjaśnienia i wytłumaczenia, tu nie ma usprawiedliwienia dla tego, co zrobiono tej kobiecie. Jak obnażono ją z wszelkiej prywatności. Gdy podglądano ją, gdy podsłuchiwano, kiedy ona rozmawiała z córką. Czy Państwo to sobie wyobrażacie? Matka rozmawia z córką, to są czasami bardzo intymne rozmowy, a ci dewianci siedzieli, ci z CBA siedzieli, podsłuchiwali. Groznik dalej tam siedzi w tym CBA. Delegatura we Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicka, słynne. Tam montowano sprawy przeciwko zwykłym ludziom. Takim ludziom jak wy, jak ja. Potem Samuel Pereira, wielu innych, publikowało wiadomości, których nie mogli mieć. Oni ujawniali te informacje, które nielegalnie otrzymywali z nielegalnie uzyskanych źródeł, tak, ze źródeł tak, takich jak na przykład telefony ludzi. Popatrzcie na sprawę Giertycha. Próba zmontowania przeciwko niemu spisku, by pozbawić go prawa wykonywania zawodu. Również uzyskano materiały z Pegasusa. Od kogo? Od Wąsika, od Kamińskiego. Obydwaj są dzisiaj europarlamentarzystami. Czy można było to wszystko załatwić wcześniej? Tak. I powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że prokuratura, która cały czas prowadzi śledztwo w tej sprawie, miała wystarczającą ilość dowodów. Dynamika prowadzenia postępowań przygotowawczych wygląda też tak, że skoro, tak, nawet jeżeli zaczyna się od dołu, to w przypadku konieczności zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania stawia się osobom, które uczestniczą w takiej zorganizowanej grupie przestępczej, a tutaj mówimy o zorganizowanej grupie przestępczej w ramach służby specjalnej, stawia się już zarzuty i występuje o areszty. Tak jak w przypadku Funduszu Sprawiedliwości, tych maluczkich na zasadzie zapchania dziury, można powiedzieć, braku sukcesów realnych, powsadzali do aresztów tam pomniejszych, w zasadzie w ogóle nieważnych. Ten Olszewski i tamte urzędniczki, to naprawdę to są chwyty marketingowe. Oczywiście im się należy więzienie, tak? Mogą sobie w aresztach siedzieć, ale to są chwyty marketingowe. Reszta jest na wolności. Nawet nie potrafią prawidłowo wsadzić ich do aresztu. W przypadku Ewy Wrzosek i wielu innych mamy prawo domagać się od pana premiera Tuska, już nie prosić, domagać się, by on w sposób surowy, bezwzględny i natychmiast nie tylko nakazał likwidację CBA, formalnie można to zrobić ustawowo za rok, tak, o ile będzie właściwy prezydent. Ale dzisiaj już ci wszyscy funkcjonariusze powinni wylecieć na bruk. No oni nie mają prawa mieć dostępu do informacji niejawnych, a mają do systemu PESEL, do państwa informacji osobistych, banków, informacji kredytowej, stanu posiadania, księgi wieczyste, samochody, co sobie tylko życzycie. Wszystko to, do czego ma dostęp policja, oni też mają do tego dostęp. Mogą was podsłuchiwać, mogą was podglądać.
Tak jak ostatnio Tomasz Fejgert zamieścił zdjęcie Funka prawdopodobnie z CBA, który robił za jego ogon. On się umówił z kimś w lokalu, usiadł, po chwili się w pustym lokalu pojawił koleś z tabletem. Zamieścił zdjęcie tego, przepraszam, typa, że tak go określę. Ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy pojawiają się funkcjonariusze, którzy śledzą. Pytanie, na jakiej podstawie? CBA, a może ABW? Nie po to walczyliśmy z bezprawiem PiS-u, by teraz tolerować działalność służb specjalnych, które są poza kontrolą rządu. Bo to dla rządu zakończy się gorzką porażką już za 3 lata, a prawdopodobnie gorzka pigułka pojawi się też przy wyborach prezydenckich. Bo ja myślę, że zostanie wybrany prezydent ze strony demokratycznej, bo to jest jakby działanie zgodne z racją stanu i wybór, czy też pójście na wybory jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Ale przy okazji tych wyborów zrobi się głośno. Też i od państwa zależy, bo to, aby się zrobiło głośno o tym, gdy kandydat będzie objeżdżać wszystkie miasta, będziecie na takich spotkaniach, też od państwa wiele zależy, by wybrzmiało głośno to, co się nie wydarzyło, a wydarzyć się powinno, i zadać pytania, które też pójdą w eter. Bo to nie tylko jest kwestia odpowiedzi kandydata na prezydenta, na przykład pana Trzaskowskiego, jak on się ustosunkowuje do tej sprawy, ale to pytanie zostanie opublikowane. Z reguły takie wiece wyborcze kandydatów na prezydentów są przecież transmitowane. Te słowa idą w eter. Więc państwa słowa też są ważne. Oczywiście jako dziennikarz będę cały czas o tym mówić. Cały czas będę to nagłaśniać. Te sprawy, które państwo mi przesyłacie, również ja od czasu do czasu nagłaśniam. To, co faktycznie jest, skądś tutaj ktoś napisał o sprawach istotnych, od razu jakby pojawia się na platformie X i oznaczam zainteresowanych. Także, mili państwo, ja czytam wiadomości od was, czytam o wasze maile. Nie podglądam was, czytam maile do mnie, które dostałem. To już moje maile od was. Tragedia Ewy Wrzosek to jest pewien symbol. Bo to nie tylko dotyczy pani Ewy Wrzosek, której ja nie znam, ale takich F. Wrzosek w Polsce było bardzo dużo. Dzisiaj Pegasus mają zablokowane, ale mają inne narzędzia. Dopóki istnieją, nie zostali rozliczeni, nie możemy być bezpieczni. Mogą nas podglądać. Chociażby po to podsłuchiwać, żeby potem te informacje wykorzystać w taki czy inny sposób. Mam nadzieję, że po dzisiejszym przesłuchaniu Wrzosek i pani Doroty Brejzy Donald Tusk jednak, bo dzisiaj jest posiedzenie rządu, to państwo wiecie, jednak się na tą sprawą pochyli, bo tego się obronić w żaden sposób nie da, co się dzisiaj dzieje w służbach specjalnych. CBA to bezpieka PiS-u. Nie miejmy co do tego wątpliwości. Pani Agnieszka Dwojga nazwisk Górdak może mnie pozwać, jeżeli ma ochotę. Mi powiedziała, droga pani, to pani nadzorowała śledztwo w sprawie Brejzów, inwigilację Brejzów. I guzik mnie to obchodzi, że pani to ujawniła. Bardziej ze strachu niż z konieczności. I walki o swoje własne, excuse me, 4 litery. Oto się do tego sprowadza. My tego nie odpuścimy. Mówię, my jako niezależni dziennikarze będziemy o tym długo mówić. To nie jest atakowanie rządu. To jest domaganie się dokładnie tego, co pan premier Tusk obiecał. I to nie jest tak, że to zostanie zamieczone pod dywan, że nagle ja o czymś zapomnę. Nie, dlatego że ja mam, tak przygotowuję dla państwa 3 programy dziennie i tak też będzie cały czas. I w każdym następnym będę o tym przypominać. Też i państwa przybywa, jakby też i niesiecie to dalej, bo jeżeli przekazujecie to, co ja dla państwa przygotowuję dalej, nie tylko ci, którzy bywają na YouTubie, ale też inne osoby słuchają tego, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy w innych mediach społecznościowych.
Słuchaj, ostatnio też dostałem wiadomość od jednego pana, który leciał samolotem do Grecji, a ktoś przed nim właśnie mnie słuchał. Taki przypadek. Także jest nas bardzo dużo i będzie nas jeszcze więcej. Przez kolejne 2-3 lata siła przekazu państwa, opinii publicznej będzie naprawdę mocna. Bo rolą niezależnych mediów jest reprezentowanie opinii publicznej, a nie narzucanie państwu konkretnych opinii, zdania, tylko reprezentowanie tego, co państwo mówicie. I też do zadawania pytań politykom, tych niewygodnych. Dlatego politycy się mnie zwyczajnie boją, wolą omijać nasz kanał, bo tutaj nie będzie łatwych pytań i zawsze będą trudne, a ja nie zadowolę się okrągłymi odpowiedziami. Sprawa Ewy Wrzosek, sprawa CBA musi znaleźć swój finał. Minęło 10 miesięcy, za chwilę będzie 11 miesięcy, za chwilę będzie rocznica wyborów, 15 października, można powiedzieć, że to będzie rok od wyborów, ale nie od zaprzysiężenia rządu. I to musi wszystko zostać rozliczone. Ja państwu dziękuję za uwagę, dzisiaj tak trochę też i refleksyjnie, ale bardzo mnie dotknęły zeznania pani Ewy Wrzosek, bo jakby uświadomiłem sobie, jak bardzo niszczono ludzi. Nękanie mnie w porównaniu z tym to naprawdę jakiś drobiazg. To, co zrobiono rodzinie pani Ewy Wrzosek, tak jak rodzinie Brejzów, powoduje, że pan Siemoniak ze wstydu się powinien spalić. A, na koniec obiecałem państwu pokazanie, jak Siemoniak sam sobie przeczy. Posłuchajcie. Dzisiaj rano u Renaty Grocha. Ja rozmawiam często z członkami komisji śledczej, starając się reagować na ich różne potrzeby, natomiast szanujmy procedury, zasady, szanujmy to, że materiały operacyjne służb są pod szczególną ochroną materiału. Ale w sprawie Romanowskiego akurat prokuratura się nie popisała. Wyciągnęła prokuratura z tego wnioski, zgromadzenie, znaczy Rada Europy uchyliła immunitet i uważam, że tutaj w tych wszystkich sprawach jednak trzeba się skupiać na treści zarzutów, na dowodach, a nie na procedurach. Tak? Znaczy wielką wagę tutaj wszyscy przywiązują do spraw proceduralnych. Nie trzeba wyjaśniać, nie należy naruszać tutaj oczywiście niczyich praw, natomiast istotą są te zarzuty i potem sąd będzie oceniał zarzuty, akt oskarżenia i ewentualną winę tych osób, więc... Czyli co? Raz procedury są ważne, raz nie są ważne. I ten człowiek jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji i koordynatorem służb specjalnych. I on w ciągu dosłownie paru minut sam sobie zaprzeczył. Zobaczcie, jak pokrętne jest to tłumaczenie, jak nieszczere, nieprawdziwe, oderwane od rzeczywistości. Pan minister Siemoniak chciałby, żeby ludzie na niego głosowali. Przecież gdy przyjdą wybory, a przyjdą, to ja opublikuję ten materiał i to razy 10. Nie tylko ten. Z tego będzie wynikało, jak miałkim kandydatem na posła, polityka i reprezentanta ludzi jest właśnie pan minister Siemoniak. Nigdy nie powinien zostać szefem MSWiA, ani tym bardziej koordynatorem służb specjalnych. Nie dziwię się, że w 2015 roku koalicja PO-PSL przegrała wybory, jak miała takich ludzi w swoich szeregach. Coś porażającego i przerażającego. Kochani, widzimy się o 20. Pozdrawiam serdecznie.